Witam wszystkich. Słuchajcie, mamy 6, czyli kolejny dzień naszego polowania na rogacze. Za nami tutaj fajne, rozległe łąki. Dzisiaj mam operatora, także pokażę wam. Babimy standardowo Butolo i Demelem. Dzisiaj się zapisałem na ten rewir. Tutaj mamy do dyspozycji, bo inni koledzy też polują tutaj, ale mamy do dyspozycji jedną część rewirów, takie fajne, fajne miejsce. Z jednej strony remizy śródpolne, trochę łąk. Powabimy, zobaczymy. Być może się uda nam coś przywabić ciekawego. Jak widzieliście przed chwilką, w materiale było tam tych rogaczy sporo na ostatnim wyjściu. Nic takiego nie było, co by było fajnego do strzelenia. No ale próbujemy dalej. Jest apogeum rui. Walczymy, także myślę, że do niedzieli uda się jakiegoś ciekawego albo medalowego rogacza przywabić. Także zaczynamy. Jak widzieliście, trochę powabione. Przyszedł młody rogacz. Z jednej strony to był taki szpicak, to była pierwsza jego głowa, ale rogacz, który nie nadawał się do... Nie chciałem go strzelać. Przyszedł na dosłownie 15-20 metrów. Druga przyszła koza. Powabiłem przestrachem. Myślałem, że jeżeli powabię koźlakiem, to przyjdzie za nią rogacz. No niestety koza przyszła sama. Także jeszcze ta ruja chyba nie jest w tym apogeum. Jeszcze potrzeba... potrzeba chwili, ale ewidentnie widać, że naprawdę na wabik reagują dobrze. Nic, wabimy dalej. Być może teraz spróbuję demelem, wabiłem butolo, zmieniam wabik na demela, spróbujemy, być może jeszcze przyjdzie jakiś lepszy rogacz. Także widzieliście, jak się udało przywabić młodego szóstaka. Był młody rogacz, w wieku 4 lat. Przyszedł na dosłownie 30 metrów do nas, jak po sznurku. Wabiłem butolo, później demelem. Można go było zatrzymać spokojnie, także
No takie są uroki polowania na rui. O, jeszcze słychać, jak już nas zobaczył, bo był dosłownie 30 metrów. No i udało się, że tak powiem, przywabić cały czas, natomiast strzelić jeszcze nam brakuje. Polujemy dalej. Pierwsza proszę. Szpic. Polowanie, żeśmy dzisiaj zakończyli, jest po godzinie 21. Tak naprawdę widzieliśmy dzisiaj ponad 20 rogaczy. Nie udało się strzelić żadnego. Były selekty, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że selektów było sporo. Jednak no nic takiego super ekstra. Przede mną jeszcze tak naprawdę 3-4 dni intensywnego polowania na rui.
Jeden rewir już opolowałem, można tak powiedzieć, to co mnie interesowało. Udało się już obejrzeć te rogacze. Teraz jedziemy dalej. Także no, jak na razie Ruja dała nam dwa piękne kozły. No i walczymy dalej. Wabiki w ruch i do zobaczenia rano. A tam jest jeszcze taki mały, młody rogaczyk. Kolega tu pokaże, którego żeśmy przywabili. I on cały czas sobie tam na tej miedzy stoi w tej pszenicy. No i teraz jak sami widzicie, przywabiliśmy dwa rogacze, jeden drugiego przygonił, ale obydwa były takie nie nadające się do strzału, obydwa młode kozły w wieku 3-4 lat. Wydaje mi się, że pierwszy nie widziałem dokładnie, na pewno ten drugi, którego udało mi się więcej sfilmować, to był szóstak regularny, w granicach 300 gram, rogacz nie nadający się do odstrzału. Chodzi sobie tu obok nas, ja sobie normalnie rozmawiam, on jest 50 metrów od nas. Tak jest, szóstak regularny, bez szału, ale już ewidentnie na wabik idą, u mnie dwa dni wcześniej padało, natomiast teraz pierwszy dzień po deszczu, więc troszeczkę popiszczone, wabię dzisiaj butolo i demelem, tak jak wam pokazywałem na początku, no i efekty są jak na razie. Chcę pokazać teraz po wabieniu około 5 minut przerwy i wabienie, tu nam wyszedł jeden rogacz z lasu, w granicach 4-5 lat. Taki dosyć przyzwoity, ale prawdopodobnie szóstak. I teraz zobaczycie, z tyłu mamy już następnego na łące. Tu jest młodziutki koziołek. Tutaj. Ten jest zdecydowanie bliżej. To jest pierwsza głowa, szpicak. Także widać, że Ruja już jest naprawdę w fazie zaawansowanej. Ale na razie jeszcze nic takiego, co by nas tutaj zainteresowało bardziej. Przyszedł kolejny rogacz. Możecie zobaczyć. Jest i kolejny. Szóstak regularny. Książkowy rogacz w wieku 4 lat. Raczej 3 bym nawet powiedział. Ale nic nadzwyczajnego. Zwykły, najzwyklejszy szóstak. Być może nawet jest selekcyjny, bo ta odnoga z tyłu nie ma 3 cm, ale niech żyje. I słuchajcie, następny rogacz. Ten jest już zupełnie starszy. Moim zdaniem, zaraz zobaczymy, co ma na głowie. To jest jedna ambona i cały czas w jednym miejscu wabie. Ale nie jest ani myłkusem, ale to jest co najmniej 5-letni rogacz. Jest selekcyjny. Teraz spróbuję go jeszcze zoomować. Ja go oceniam, mówiąc do was przez kamerę. Tutaj ewidentnie widać, co zwróćcie uwagę na grubość karku, budowę łba i przede wszystkim brak białej plamy nad wietrznikiem. Zdecydowanie starszy rogacz. Któryś nas tu oszczeka już. Bo z jednej ambony wabiąc teraz mamy dokładnie 7 rogaczy. W plenerze kapliczka. Jakby chciał ktoś zobaczyć, po niemiecka odrestaurowana. No nic jeszcze ciekawego takiego, żeby strzelić fajnego rogacza, nie było. No ten by się nadawał do odstrzału, ale ten rogacz ma w granicach z nieregularnym szóstakiem, już teraz widzę. Nawet chyba poszedłby jako widłak, ale moim zdaniem to jest... No jeszcze nie tego szukamy, tak? Dopiero Ruja się zaczyna, apogeum Ruji jest przed nami, więc ten najbliższy tydzień
pozwoli nam pokazać. O, to zobaczcie, jak znakuje teren. I do tego rogacza jest jakieś 80 metrów. Tutaj jak czemcha się o te byliny. No i właśnie dlatego ja poluję na rogacze tylko na rui. Teraz już chyba wiecie czemu. Próbowałem wabić, słuchajcie, przestrachem koźlęcia, wyskoczyła koza, a za nim wyskoczył rogacz. Spróbujemy jeszcze popiskać. Ten jest ewidentnie starszym też rogaczem, to już widać po budowie. Coś się oglądają na lewo, coś w wąwozie jest, być może jeszcze jakiś rogacz jest, albo jedna koza. Oni patrzą, nie reagują za bardzo, tylko coś tam blisko nich się dzieje, a ja tego nie widzę. O, i mamy amory sarnie. Ewidentnie koza jest w rui, więc przywabić tego kozła będzie nierealne. Zobaczcie, jak wietrzy miejsce, w którym ona stała dosyć dłuższy czas. Ale też to żadna rewelacja nie jest. Na pewno rogacz jest co najmniej 4-letni, ale to też nie jest jakaś potęga. Chciałem wam pokazać rogacza numer 8 na Wawik. Z tej samej ambony. Ciągle się nie ruszam, tylko siedzę w jednym miejscu. O, zobaczcie. Tu już jest, tu był ten szpic młody. On został przez niego już przegoniony. Jest następny. Też niestety regularny szóstak. Młody kozioł, może i nawet nieregularny. Ta odnoga z tyłu na prawej tyce, zwróćcie uwagę, nie ma 3 cm, ale to jest rogacz młody. Jeszcze przed nim kawał życia. Teraz zobaczcie, co zrobię. Tu mamy jednego, ten szpicak został przez tego rogacza przegoniony, a tu obok, zaraz przy tej kapliczce, mamy tego drugiego, którego żeśmy oglądali przed chwilką. O. I na jedną łąkę. No ten jest ewidentnie bardziej selekcyjnym rogaczem, ale obydwa to są, myślę, że rogacze, które niech żyją. Darujemy im życie, ponieważ no nie są jakoś wybitnie selekcyjne, ani wybitnie mełkusowate. Czekajcie, mam gdzieś w tej kamerze ten jeden zniknął. Gdzieś tu się schował w tych trawach. Jednak się spotkały, ten szóstak z tej strony. Ten został poniekąd przepędzony przez tego, co przyszedł z dołu. Zobaczcie, i przyszedł kozioł numer 9. Ale cyrk, jeszcze tak nie miałem, żeby z jednej ambony, ale to młodziutki rogacz jest. Zobaczcie, jest 9 rogacz. Ciągle z tej samej ambony. O, młody, bo młody, szpicak. Teraz ewidentnie widać. Ale... wszystko w zasięgu wzroku. No, jedna grupa.
Takim sposobem można kozła przyciągnąć na 4 metry, stojąc normalnie na polu. Na polu. Stoimy na łące pod ścianą lasu i widzieliście, rogacz przyszedł nam na dosłownie, no nie było dalej jak 5 metrów. Ale to nie był rogacz do odstrzału. Młody, szóstak regularny, niech sobie żyje, to był rogacz typowy, rogacz 3-4-letni, ja uważam, że to był rogacz, to była jego druga głowa. No nic, walczymy dalej. Dosłownie 5 metrów przyszedł. Szóstak regularny, aż za regularny. Idealny książkowy 4-letni rogacz. Teraz widzieliście idealnie 4-letniego rogacza, przywabionego z dosyć daleka. Przyszedł dosłownie na 5 metrów. Widziałem go przez ten słup chwilowo, ale widzę, że sobie chodzi centralnie za... O! Nie wie, co jest grane.
No i teraz można zobaczyć, jak wygląda wabienie rogacza. Uważam, czekajcie, sobie kamerę dam na siebie. Muszę trochę to odstawić. Prawda jest taka, że musicie zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli wabicie te rogacze, próbujecie wabić, to tak naprawdę nie słuchajcie tego, co tam kto wam mówi. Jeżeli puszczacie komuś swój sposób wabienia, czy puszczacie go w internecie i macie tam komentarze, ty źle wabisz, ty się musisz nauczyć, ty się musisz osłuchać. Weryfikacją tego, jak wy wabicie, jest łowisko. Tylko i wyłącznie. Jest łowisko i są rogacze, które wam przychodzą, są lisy, które wam przychodzą na wab, są byki, które wam przychodzą na wab, czy byki jelenia, czy Daniela. Nie słuchajcie tego, co mówią koledzy, nie słuchajcie tego, co mówią internauci, inni tam fachowcy, pseudo, jak to mówią w kozak w internecie, a w świecie, że tak powiem. Więc to, co większość osób tam się przewija, tak, i mówi, że musisz to zmienić, to jest bzdura. To jest totalna bzdura. Ja już się nauczyłem tego, że weryfikuję wasze wabienie, weryfikuję łowisko, tylko i wyłącznie łowisko i zwierzyna, nikt inny. Więc tutaj mieliśmy rogacza na 2 metry, udało, no dosłownie, chciał wejść na ambonę, tak? Mieliśmy go na 2 metry, udało się przywabić, z daleka on gdzieś przyszedł tam ze skarpy. Koza była z prawej strony, oszczekała mnie, bo dostała wiatr. Rogacz akurat był cały czas pod wiatr, wiatr wiał od niego, także miał, nie był pod wiatr, tylko na zawietrznej. I powiem wam, że no, udało się go przywabić, sami, no, sami żeście widzieli. Więc wabimy dalej, jest apogeum roi. Widać to ewidentnie, te rogacze przychodzą na wabik cały czas. Gdzie nie stanę, gdzie nie pomikotam wabikiem, one są. Ale nic, walczymy dalej. Jeszcze tutaj posiedzę chwilkę, powabię i zobaczymy, czy jeszcze jakiś rogacz się nam pokaże.